Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury. Bardzo Młoda Kultura to program, w którym liczy się partnerstwo, a nic bardziej nie jednoczy ludzi niż spożywanie potraw przy wspólnym stole i przygotowywanie posiłków. Bo faktycznie to, co nas łączy, to nas łączy stół. Ten stół we Wschowie jest różnorodny, bo jeszcze przed laty mają zajęcia... Na wschowskim stole znajdziemy potrawy, które są splotem historii ludności zamieszkałej tu po II wojnie światowej. Przesiedleńców z Kresów Wschodnich oraz mieszkańców Wielkopolski i ziemi wschowskiej. Projekt Jak smakuje dziedzictwo ma na celu pielęgnowanie tych kulinarnych tradycji. Zaczynamy rozumieć świat, który nas otacza. Patrzymy na to oczami naszych dziadków, ojców i w tym widać po prostu większy sens. Większy sens tego, jak się zachowujemy, jak się do siebie odnosimy, jak się odnosimy do pewnych kwestii, co nas łączy, jakieś wspólne po prostu przeżycia, bo myślę, że te przeżycia właśnie i tradycje w jakiś sposób nas kształtują. Projekt to połączenie smaku i historii. Ten finał podsumowuje cykl kreatywnych warsztatów w trzech odsłonach. Smaki ogrodu, smaki lasu i smaki dzieciństwa. Te warsztaty odbywały się tutaj w Muzeum Ziemi Wschowskiej. W tym wnętrzu, w którym jesteśmy, to jest takie nasze edukacyjne, muzealne poddasze, ale też w przestrzeni ogrodów Anny Wazówny, czyli na naszym dziedzińcu. Tworzyliśmy zielniki, opowiadaliśmy sobie o ziołach, o ich właściwościach. Pomysłodawczynie projektu chciały zainicjować proces zbierania rodzinnych i kulinarnych opowieści. Dzięki temu powstała unikatowa mini książka kucharska z przepisami, które przetrwały pokolenia. Do gotowania młodzi uczestnicy warsztatów zabrali się od podstaw. Dzięki programowi Bardzo Młoda Kultura i realizacji tego projektu udało nam się zaprosić dzieci do naszej zagrody edukacyjnej Czerojewo 9, czyli w zasadzie do naszego domu. I tam spotkaliśmy się co prawda w oborze, ale też udało nam się wybrać na wycieczkę do lasu. Mogliśmy razem rozpalić w piecu, przygotować herbatę z branych ziół w lesie. W projekcie wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie i Szkoły Podstawowej w Siedlnicy. Nauczyłem się robić zielniki, poszliśmy na łąkę i zebraliśmy trochę kwiatów. Nauczyłem się bardzo dużo rzeczy, na przykład jak się robi podpłomyki i herbatę. Znaczy, no wiedziałem, jak się robi herbatę, ale taką bardzo dobrą, no jeszcze takiej nie piłem nigdy. Życzymy, żeby wiedza zdobyta podczas warsztatów sprawiła, że przepisy przodków poznają jeszcze kolejne pokolenia.